Cześć! Witam Was z targów IFA, no i wbijamy na konferencję Samsunga, a tam będzie coś ciekawego. Zapraszam! I oto mamy już w ręku premierowy model Galaxy A95G. Na tą chwilę jest to prawdopodobnie najtańszy smartfon obsługujący sieci 5G. Wyceniono go na 750 euro. Z przodu ekran Full HD+, o przekątnej 37 cala z kropelkowym notchem kryjącym 32-megapikselowy aparat fotograficzny. W środku oczywiście Snapdragon 855 i 6 GB pamięci operacyjnej. Telefon utrzymany w typowej dla modeli Galaxy stylizacji, ale z tyłu jest ciekawie, bo jest tu coś nowego. Tylna ścianka, jak widzicie, ma podzielony na czworowzór. Taka asymetria ciekawa, ciekawie się to mieni. Telefon jest dostępny również w ciemniejszym kolorze, w czarnej wersji kolorystycznej, gdzie ten nie jest tak bardzo widoczny, no ale musicie przyznać, że ten tutaj mieni się bardzo fajnie i w świetle wygląda to całkiem dobrze, chociaż całkiem dobrze zbiera ślady paluchów, jak widzicie. No niestety w warunkach targowych telefon raczej krótko pozostanie czysty. Z tyłu potrójny aparat fotograficzny, główna matryca 48 mega, dodatkowa 8 mega, no i do rozmywania tła jeszcze trzecia 5-megowa matryca. Telefon ma dosyć porządne odwzorowanie barw, bo jest tutaj ekran AMOLEDowy. No ale przede wszystkim najważniejsze to jest to, że po prostu działa w sieciach 5G. Niestety nie wiem, kiedy będzie dostępny w Polsce. Postaram się dowiedzieć i dodać tą informację później w komentarzu. I tak oto mamy już Galaxy Folda w naszych dłoniach. Jak widzicie, wewnętrzny ekran duży, 7 cali z niewielkim notchem w rogu, ale ten notch jest w sumie dobry, bo kiedy trzymamy ten telefon w poziomie, to możemy sobie za ten notch chwycić. Owszem, dobra, paprzemy tutaj paluchami aparat fotograficzny, no niemniej łatwiej się po prostu to urządzenie trzyma. Jak widzicie, jednak troszeczkę widać to miejsce zgięcia ekranu, ale myślę, że w normalnym użytkowaniu to nie powinno przeszkadzać, bo kiedy trzymamy telefon tak normalnie, żeby na niego popatrzeć, no to w zasadzie ten efekt nie jest jakoś tam mocno zauważalny. Można powiedzieć, że prawie że znika. Ekran ma całkiem dobry poziom czerni i dosyć fajne kolory. Nie spodziewałem się, że będzie w zasadzie nie odbiegał od normalnego Super AMOLEDa, jeżeli chodzi o reprodukcję barw czy czerni. No i co najważniejsze, kiedy go złożymy, mamy do dyspozycji jeszcze ekran zewnętrzny, na którym możemy korzystać w zasadzie z większości aplikacji, tak jak na normalnym smartfonie. No oczywiście ten ekranik jest zdecydowanie mniejszy, no ale możemy sobie odczytać SMS-a, czy powiedzmy pobrać jakąś aplikację, czy najlepiej po prostu wykonać telefon. Do tego ten ekranik wystarczy. No i oczywiście poprawiony zawias, popatrzmy jak to wygląda.
niestety na tym musieliśmy zakończyć nasze spotkanie z Galaxy Foldem, ponieważ prowadzący prezentację dał nam tylko minutę i dość mocno respektował tego czasu. Kazał nam po prostu zakończyć i sobie iść. No niestety nie mieliśmy zbyt wiele czasu, ale co nieco zobaczyliśmy, telefon na żywo robi całkiem dobre wrażenie. Trochę martwi mnie jednak to zgięcie widoczne na ekranie, ale wiecie co, no to jest tak naprawdę pierwsze urządzenie tego typu i pierwsze, które komercyjnie będzie sprzedawane. I myślę, że należy to potraktować jako sprzęt jednak trochę doświadczalny, a dopiero następne składańce będą już takimi urządzeniami, które będą faktycznie typowo komercyjnym, już mniej eksperymentalnym, a po prostu zwyczajnym, powszechnym sprzętem.